Dzień dobry, moi drodzy, a może dobry wieczór. W zależności po co mnie oglądacie. Witam was. Bardzo serdecznie. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy podbój Burlatich. Czyli tej czerwonej nacji. Czerwonych miśków. Jedni powiedzą, że Rosjanie. Choć w sumie jak tak sobie słucham, jak ten ich przywódca ogólnie mówi, nie wiem, gdzieś możecie pewno znaleźć. O, a zobaczymy, czy to też pójdzie na jedną salwę. Tak, jedna salwa i po krzyku. To będzie zarąbisty kadr. Nie wiem, możecie napisać jak tam pierwszy tydzień. Pierwszy tydzień szkoły. Przynajmniej u mnie nie aż tak strasznie. No. Dobra. Ujujuj. A już. O. Aha. Dobrze. Dobra, dobra, dobra. Tu. Okej. A właśnie, wy jak tam czemu nie produkujecie dwóch tych desantowców? Chcę, aby każdy ród galaktyki mógł tu przebywać. Ej, zarąbiście. Po prostu... Nie no. Kurde, początek odcinka, 4 minuta, a my już zrobiliśmy jakiś przełom naukowy. Ale ja cię dawno, koleś, nie oglądałem. I to nawet... Tak! Mamy gwiazdę śmierci! Controller, our labs are staffed and ready to start researching. What should we focus on? To. Genius. Nie. I teraz... Nasz macierzysty świecie.
Aż nie. Imperium. Tutaj produkcję. To właśnie w taki sposób się zarządza imperium, moi drodzy. Dobra, a wy budujecie sobie te stateczki? Czemu to jest statek kolonizacyjny? Na co wy poświęcacie mój cenny czas? Czemu wy to koloni... Czemu wy w ogóle coś... Dobra, wy! Weźcie mi, zbudujcie to. Szybciej w sumie by było, gdybym... zrobił... Czemu to jest 3? A w sumie nieważne już nawet. Mam w końcu jakieś desantowce? Nadal pustki. Bo wszystkie poszły tu. Oczywiście. I ty co możesz zbudować? Nic chwilowo. Więc lecisz do głównej floty. Wy. Na Oriona. I to w te pędy. A was trzeba jak zawsze pocieszać. Szkoda, że nie da się po prostu zmniejszyć ten podatków na danej planecie, a nie dla całego imperium. Albo podatków od danej rasy. Na przykład, żeby od jednej wymagać, by płaciła więcej, a do drugiej, żeby płaciła mniej. To by było wtedy. Dobra. Komputer. Zobaczymy. O, to jest idealny kadr. Tak, 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 tak. Ale uniki. No. Nie będę nic zrzucać. Mówię, że nie będę nic zrzucać. Chcę tu być tak. Mamy już coś? Nie. Ale tutaj mamy pajęczynę. Desantuję dwa oddziały. Dobra, wszyscy się tutaj mi mają zgłosić. O, 40. Góra, dobra. Koszty wykup. Dobra, to skoro już tutaj je i lecimy na hajsy, to lecimy na hajsy. Coś do szczęścia potrzebnego.
Coś do szczęścia. Miłego. Oczywiście, chwilę. Chwilę, na chwilę ich zostawić samych, a oni już są w kryzysie po prostu. Co to ma w ogóle być? Sultan o tej sprawie wyraził się jasno. Nie kupować zepsutych taśm. To oni oczywiście robią swoje. 28 statków cywilnych. Okej. No co wy? Przecież wam jest do szczęścia tylko praca potrzebna i płacenie podatków. Czemu jesteście tacy nieszczęśliwi? Dobra, leć tu. To tak. Wasza dwójka. A w sumie czemu tutaj nie ma bramy? W sumie można to zargumentować, że tutaj jest, no ale... A ty wracaj do dziury, z której wyszedłeś. Okej. Lecimy przejąć tą planetę. Dwie tury jesteśmy na miejscu. Aż mi się przypomina, jak graliśmy w poprzedniej serii. Mówię wam. Gdzieś tutaj w okolicy tej centrum galaktyki, jak po prostu przelatywał mój statek, po prostu główna flota z tą bronią ostateczną. Coś się zwiesiło, błąd wystąpił i... floty nie dało się uratować. Smutne to zaiste. Jednakże ludzie, którzy patrzą jeno tylko w przeszłość, patrzą tylko tam, w czasy, które już nie powrócą, są sami sobie zgubą. Dobra. I jak to wygląda? Najprężniej to się teraz rozwija tutaj, ta część galaktyki. A jednak podbite tereny tutaj też niczego sobie. Dobra, skoro już wszyscy jesteście zadowoleni, jedzenia macie w bród, to zacznijcie robić to. Dobra, protestujący. Dobra, czyli koty głównie protestują. Przynajmniej moi ludzie nie protestują. Darloki. Ale niech się jedzie tu.
A wiecie co? Chyba Oriona zrobię tym miejscem, gdzie będzie po prostu nasz główny przychód. Jedni powiedzą, że szalone. Inni, że genialne. Ja osobiście w poprzedniej serii zrobiłem z planety, która miała ten główny przychód, tą naszą poprzednią. Dobra, automatycznie. Okej. Obejmuję dowodzenie, panie majorze. Systemy sprawne. Wchodzimy na orbitę. Mamy małe siły oporu. Rozpoczynamy eliminację. Drużyna Alfa, zająć się stacją. Drużyna Beta, nazwijmy to flotą. Po skończonej misji zajmijcie się obiem. Mniej więcej nawet równocześnie to zostało zniszczone. Znowu 3. Zostaliśmy rozgromieni. A nie. Dobra. Naprawiaj. Kocham po prostu przydziały komputera. Wszystko bierzemy na naukowców. Reszta się okaże. Kurde. Dobra, zobaczmy, jak to tutaj wygląda ogólnie z zaopatrzeniem. O nie, nawet nie tak źle. No, z nikim nie musimy się dzielić nowymi technologiami, by dostać inne technologie. O, proszę, całe drzewko. Tutaj to już. Dobra, potem wynajdziemy wszystkie inne technologie i dopiero zaatakujemy ich. Bo tak szczerze mówiąc, to trochę głupio. Zobaczcie. Już podliśmy cały wszechświat. A jeszcze nie mamy wszystkich technologii. Pamiętacie, jak to było za czasów sezonu pierwszego? Ci, co oglądali, ci wiedzą. Po prostu wkurzałem się, bo co trochę mi przypominali o tym, że kurde. Chwila. Aha. Aha.
Fajnie. W sumie mam nadzieję, że nie słychać mnie zdublowanie, bo w sumie bawiłem się opcjami w tym OBS-ie. I już mamy 20 minut, zostało nam 10 minut do końca odcinka. Cały układ przyjęty za jednym zamachem. Dobra, no to tak. Flota A. Tytan, tytan, pancernik, tytan. Tu. Flota B. Jedziemy. Wy. Dobra, też. I o tym mówię. Kocham po prostu, jak komputer przydziela zadania. Dobra. Weźcie wy, moi drodzy. A to jest ta bardziej... Ty, a to jest jedna z tych, co to są... Jeszcze nie... Ten... Wyedukowani po wojnie z nimi. A ja myślałem, że oni już wszyscy są wyedukowani, że po prostu... My ich tylko wyzwoliliśmy. Spod panowania królowej. Reszta to nie nasza wina. Dobra. Ciebie. Chwilowo tyle. Dobra, to trochę tak spoglądam sobie na tego OBS-a. Ulepszcie sobie to. I zróbcie mnie tam. W przyszłości się na pewno przydadzą. Ja wam to mówię. A jak już będziemy w tej przyszłości, to będę mógł powiedzieć tak. A nie mówiłem, że one nam się kiedyś przydadzą? O ile przedtem nie skończę tej serii. To też może być prawdopodobne. No kolejna planeta, która nie jest zreformowana. Dobra, ty już leć tu. Ruch jednostek. Dobra, zabezpieczam pozycję. Co my mamy? O, nowa główna flota. O, żeż, no ja cięż. Czemu ja to kupiłem? Nie wiem. Trzeba oczyścić zanieczyszczenia. Mamy problem. To lepiej jednak działać szybciej niż później. Dobra, ruch jednostek. Blokada.
I uderzamy w następnej turze na ich, kurde, stolicę. Dobra. Was przede wszystkim trzeba oczyścić. No i tak w sumie, to my jesteśmy największym wrogiem całej galaktyki. Skąd taki pomysł? Zobaczcie. Przybyliśmy pod... Pierwsze co? Podbiliśmy koty. Okej, tam wołali nas do wojny Darlokowie. No jednak to my ostatecznie zwyciężyliśmy, a nie oni. Potem zniszczyliśmy w ogóle ul, a teraz zabieramy się za resztę. Kurde, kto? Dobra. Dobra. Ale wiecie, co jest w sumie i takie smutne bardzo? Że to już ich stolica. W takiej stacji pracują ludzie. W takiej też, w sumie, okej, misie. Ale jednak, inteligentne istoty. I teraz przelatuje taka flota. I weź się, człowieku, przed czymś takim obroń. Na to nie ma kontrargumentu. Dobra, to sobie popatrz. Dobra. Dobra, weź, atakuj. Zniszczyliśmy. Zniszczyliśmy coś. Dobra, wróg jeszcze nam nic nie zniszczył. Wygrywamy. I teraz oni uciekają. Dobra, zniszczyliśmy jeden z ich przywódców. Przywódczych statków. Dobra. O, skubani! Zniszczyli mi okręt. Chwila. 4, 5, 6. Z ósmej linijki. Krążownik. Trzy oddziały, myślę, że będą w sam raz. Rozgromili mnie. Ja im pokażę. Tytan będzie musiał ich przechwycić. Grzeczne to jest społeczeństwo, 100% szczęśliwe. Kocham, jak to komputer po prostu lokuje. Mamy dość nauki, by każdemu wyzwaniu sprostać. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. A ci jeszcze nam dodają tej nauki, po prostu.
Wyśleć tu. Dobra, w następnych turach też będą tutaj przylatywać. Okej. No i co? Czemu nie mogę atakować? Ha? Mam przecież, jeżeli powinny mieć gdzieś, no. Co? A bo to moja planeta, no tak. To już jest moja planeta. Rozmieść. W ogóle kiedyś tak rozmyślałem. W sumie się zastanawiam, czy to nie było na wizji. Tak u was. W sumie u nas powinno powiedzieć. A co? Jeśli na przykład by zrobić tak, że jak już mamy jakąś planetę, którą jesteśmy pewni, że nam odbiją, to by, żeby ją wprowadzić w takie koszta i w ogóle zdjąć wszystkich z jedzenia, by po prostu mieli przeciwnicy problemy potem z tego naprawieniem wszystkiego. Jestem tego ciekaw. Kiedyś powinienem sprawdzić tą taktykę. Taktyki. No ale dzisiaj jestem tutaj. I w sumie mam ja dla was nadzieję, że to się stanie wraz z następną serią właśnie tej gry. No w tym momencie mógłbym nawet wypowiedzieć im Darlokom wojnę po prostu i tak hello there zrobić. A i tak by się nie połapali, o co chodzi. Dobra, podkładam ich sobie do nauki. Skoro jest pełna, to zostaje. Dobra, jednego kostka sobie zostawię. Piętnaście statków cywilnych. 15 desantowców. Czyli wiecie, jaka to jest potęga? A jeszcze do tego dołączmy to. To ja wam mówię jedno. Czemu tutaj oni giną? Kurde, żarłoki, pulchne niedźwiedzie! To już wiem dlaczego pulchny niedźwiedź nazywa się na YouTubie pulchny niedźwiedź. Analogiczne. No, ale żarty żartami. My jesteśmy tutaj na rozgrywce.
Chwila, moment, gdzie mi się buduje teraz. Wykupię. Stać mnie. Prestiż. Nie, bo teraz zacząłem sobie nucić na wizji, to boli mnie głowa i nie mogę spać. A teraz mi to siedzi w głowie. Czemu to wygląda jak grzyb? Czemu? Dobra, z Darlokami o tyle będzie. Dobra, z Burrati już nawet nie muszę się martwić, mógłbym nawet teraz po prostu sobie tutaj czekać. I w sumie tak zrobimy. Poczekamy, zobaczymy. Dobra, ale to dobra, skończę turę i skończę odcinek. Kurde, znowu. Zagapiłem się, kiedy miałem to kończyć. Dobra, ale moi drodzy, ja was żegnam. Wojna zostanie z misiami przeciągnięta do momentu. W sumie do momentu następnego odcinka, bo mi się w sumie nie chce ich podbijać. Skupiam się bardziej teraz na rozwoju. Sami przecież widzicie, że praktycznie co turę muszę gdzieś coś klikać, bo coś się dzieje. I patrzcie, coś co daje plus 2. A, bo tu na populację. Okej, zwracam honor. Dobra. Właśnie miałem kończyć. Dobra, moi drodzy. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć, papa. Do widzenia. W sumie właśnie się skapnąłem, że nie nazwałem poprzedniego odcinka.